Dzień dobry, dobry wieczór. 14. Festiwal Literacki imienia Anny Tokarskiej, Proza Poetów, wydanie kryminalne. A moim i Państwa gościem jest Katarzyna Bonda. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. Pisarka, autorka bardzo fantastycznych, świetnych kryminałów, bestsellerów, no i przede wszystkim arcymistrzyni tego gatunku. Powiedz mi, cóż takiego jest fantastycznego, ekscytującego w pisaniu kryminałów? Znaczy, głównie to jest chyba taka gimnastyka umysłowa, jeśli chodzi o pisanie, sam zapis, ze względów takich literackich i warsztatu. Natomiast myślę, że kryminał po prostu jest najbardziej pojemny w tej chwili gatunkiem, jaki w ogóle istnieje. I możesz, on się cały czas zmienia, on się cały czas przetwarza, jest tego bardzo dużo na rynku i nadal to się rozrasta i pojawiają się całkiem nowe pomysły. A dla mnie osobiście to jest jedyny gatunek, w którym mogę realizować takie moje credo, gdzie możesz opowiadać o ludzkich losach, gdzie jest najwyższa stawka, czyli życie kontra śmierć. Uważam, że nie ma co zabierać ludziom czasu i tak dużo się dzieje, że szkoda tego czasu na to, żeby opowiadać jakieś miałkie historie, które nie są doniosłe, ważne, takie, które no, po prostu nas czyszczą emocjonalnie. Ale też zadałam to pytanie, ponieważ wiem, że zajmujesz się kreatywnym pisaniem, nauką kreatywnego pisania, również wydałaś, napisałaś podręcznik, więc szerzej zadając to pytanie, myślałam o tych wszystkich osobach, które chcą się uczyć pisania kryminałów. Ja zawsze mówię, żeby dwa razy się ta osoba zastanowiła, dlatego że to nie jest łatwy kawałek chleba, ale nie dlatego, że nie jest satysfakcjonujący, czy po prostu nie daje no, takiej totalnej radości życia, bo jestem bardzo osobą szczęśliwą, a jak znasz bardzo wielu pisarzy, no to są ludzie, którzy mają poczucie wielkiej wolności. Natomiast po prostu zapis, nawet nie zawężałabym tego do samego kryminału. To jest tylko i wyłącznie, powiedzmy, taka przestrzeń ostatnia, czyli ta wisienka na torcie. Najpierw jest najważniejsza historia, czyli musisz wiedzieć, co chcesz opowiadać. I nie chodzi tylko o tą strukturę, o narrację, o wybór bohatera, o te wszystkie narzędzia, ale bardziej chodzi o to, że ta opowieść, ona musi gdzieś wypływać z brzucha. Ja zawsze mówię, że też, jeżeli liczysz na to, że od razu będziesz bogaty i zrobisz sukces, będziesz miał bestseller, który pozwoli ci na odejście z pracy, czy nie wiem, ktoś, studenci często myślą o tym i jakby, no dzisiaj wszyscy piszą i każdy może pisać. Ja zawsze to twierdziłam, że każdy niesie swoją historię i ma to paliwo, żeby książkę napisać. To po prostu czasem trzeba poczekać, jakby być bardzo konsekwentnym, bardzo zdyscyplinowanym. Bardzo wiele osób uważa, że to są pocałunki muzy, inspiracje, że coś ci przyjdzie do głowy, że to jest trochę tak jak z pisaniem poezji. Natchnienie. Tak, a to w przypadku zwłaszcza kryminałów, gdzie mamy do czynienia z gatunkiem, są pewne ramy, są pewne kagańce, narzędzia, które trzeba poznać i które właściwie możesz szkolić całe życie. Bo ja nieustannie się rozwijam, staram się w każdym razie jakby przetwarzać swoje dzieło. Jak pisałam kiedyś zupełnie inne książki. Przed laty one były bardzo grube, zupełnie inaczej skonstruowane, inne rzeczy się opowiadało, bo też rzeczywistość była inna. Bardzo dużo było takiej przestrzeni obyczajowej, krajoznawczej, kryminalistycznej. Dzisiaj to nie jest potrzebne w książce, bo liczy się intryga, bo mamy mnóstwo, nie wiem, platform streamingowych, gdzie ludzie mogą oglądać seriale i to też zabiera czas tego czytelnika, który kiedyś po prostu więcej czytał. Ale to jest wspaniały zawód, cudowny. Ja myślę, że jeżeli ktoś naprawdę chce pisać, to nic go nie powstrzyma. W 2007 roku została wydana twoja książka Sprawa Niny Frank. Minęło 17 lat, napisałaś około 30 książek. Policzyłam wszystkie książki związane z psychologiem śledczym Hubertem Meyerem. Oczywiście tetralogia z Saszą Załucką, profilerką. Pojawia się kolejna seria, 5 tomów z detektywem Jakubem Sobieskim. No i wiele, wiele jeszcze książek, które
oparte były na faktach, na prawdziwych historiach, troszkę kryminalnych, ale i tam bardzo były ważne związki uczuciowe, miłość, nadzieja, wiara. No i jesteś jeszcze autorką książek, które są dokumentami, jak Polskie Morderczynie. Czy książki, tutaj posłużę się ściągą, bo tego jest tak dużo, że właśnie trudno zapamiętać, a nie chcę się pomylić. Książki Zbrodnia niedoskonała, motyw ukryty, napisana wspólnie z Bogdanem Lachem. Co się zmieniło przez ten czas, od 2007 roku w środowisku kryminalnym? Byłaś jedną z pierwszych kobiet, mogę tak zaryzykować, które postawiły właśnie na pisanie kryminałów, a w tej chwili inne pokolenie, więcej kobiet, tak myślę. Wszystko się zmieniło. Znaczy to w ogóle nie da się tego porównać, ja to po prostu porównuję do takiej przestrzeni, że nie było nic, bo jak ja zaczynałam, to było nas 10. Na pierwszym festiwalu, gdzie właśnie sprawa Niny Frank była nominowana, było nas 10, my się wszyscy znaliśmy też rodzinnie, bo po prostu no to było tak małe środowisko. Wydawcy nie chcieli wydawać kryminału, wychodziły zagraniczne książki, głównie anglosaskie. No i było bardzo trudno w ogóle zaoferować wydawcy kryminału w tamtym czasie. Dzisiaj naprawdę trudno w to uwierzyć. Ludzie uważali kryminał za taki gorszy gatunek. To są zamierzchłe lata i ja w ogóle nawet nie chciałabym snuć takich kombatanckich opowieści, dlatego że uważam, że to jest coś wspaniałego, że dzisiaj wychodzi podobno 600 tytułów, nawet więcej, rocznie i to są wszystko tytuły kryminalne. I czytelnik jakby jest gotowy na to. Ludzie, którzy czytają faktycznie kryminały, to czytają je, bardzo wielu autorów czyta, jeżeli już czytasz kryminały, to już masz po prostu cały wachlarz i znają po prostu cały przebieg, nie tyle może dzieł, co postaci, historii tych postaci. To są bardzo różne książki. Ja myślę, że to tak jak ze wszystkim, tak jak z rozwojem całego rynku, miałam szczęście zaistnieć na tym rynku dosyć dawno temu, więc już bardzo wiele mód przeżyłam, bo w kryminale też są mody, pojawiają się kryminały z jakimiś wątkami erotycznymi, były motywy nawet takie science fiction, były motywy, gdzie mieliśmy bardzo dużą modę domestic noir, czyli takie kameralne historie ciasne. Nadal w dalszym ciągu uważam, że Polacy kryminałem stoją, jakby na całym świecie to jest wiadome, nie mamy się czego wstydzić. Ta konkurencja sprawia dla starych autorów, czyli tak jak dla mnie, że my się bierzemy do roboty i staramy się przetworzyć tą opowieść, korzystając z tego warsztatu, z tego doświadczenia, żeby być jeszcze lepszym i to jest piękne. Ja pamiętam to, co mogę ci powiedzieć już teraz, to w tamtym czasie to było totalnie szowinistyczne środowisko. I ja, kiedy wchodziłam, to musiałam najpierw udowodnić, tak jakbyś poszła do policji. To mniej więcej to samo. Myślę, że jakby ten mój model pisania bardzo dużej dokumentacji, pisania w taki twardy, męski sposób, też wynikał z tego, że ja musiałam rywalizować z mężczyznami. Żeby udowodnić im wszystkim, nie tylko autorom, ale też czytelnikom, ale i policjantom, którzy są najczęściej naszymi konsultantami, no bo nie możesz napisać kryminału, nie zdając sobie sprawy, jak działa machina organów ścigania, czy jak funkcjonują osoby, które prowadzą to dochodzenie. To, co dla mnie jest dzisiaj zadziwiające, że są autorzy, którzy jakby nie robią dokumentacji, jakby pewne rzeczy są umowne, czerpią z tej wiedzy wtórnej, czyli naoglądali się seriali, naczytali się książek i już jakby nie potrzebują tego, bo te emocje, które oni dostarczają, wystarczające są do tego, żeby napisać kryminał, ale to jest po prostu taka dodatkowa, oddzielna odnoga w tej konkretnej branży, czyli mówimy o kryminale i to jest fascynujące, że cały czas przychodzą młode osoby. Ja jestem przekonana, że te wszystkie autorki, które dzisiaj piszą obyczaj dla młodzieży, który jest po prostu totalnym boomem i niesamowite to jest, jak bardzo dużo czytają młodzi ludzie, nie wiem, 13-latki, 14-latki, oni wkrótce będą czytać co? Kryminał. Niekoniecznie to jest automatyczne, że będą czytali starych autorów, bo jestem przekonana, że ci autorzy będą pisali kryminał, dlatego że to jest to, od czego zaczęłyśmy. Kryminał jest po prostu gatunkiem najbardziej malowniczym, najbardziej barwnym, w
takim, w którym możesz właściwie wszystko. Ja pamiętam, że kiedy ja wprowadziłam do okularnika, to jest seria o Saszy Załuskiej, elementy historyczne, to było obrazoburcze dla niektórych osób i dla odbiorców, i dla wydawców. Dziś to jest normalne. Wprowadza się bardzo dużo takich elementów, które nie licują z kryminałem, wręcz wchodzimy w przestrzeń elementów literatury pięknej, że możesz tam stylizować frazę, że jest ta pieczęć autorska, że jest też poezja, że poeci piszą kryminały, więc jakby to jest, myślę, że cały czas to się rozwija i to się będzie zawsze rozwijać, dlatego że jeżeli poszukasz też literaturze już, która jest właściwie klasyką w tej chwili i to oni wszyscy już nie żyją, ci autorzy, to tam masz elementy właśnie stricte kryminalne. To nie są zagadki kryminalne, które są pisane dla rozrywki, tylko często, nie wiem, rozprawy filozoficzne albo ważne dzieła, ale nadal jest eksplorowany ten temat, ten, o którym mówiłam na samym początku, czyli przestrzeń zaburzenia balansu, którym jest zbrodnia. Bo będzie to nas zawsze interesować, ponieważ to jest demokratyczne. To dotyka każdego, może dotknąć każdego. Nieważne, czy jaka jest płeć, jaki jest wiek, z jakiego regionu ktoś pochodzi, czy to jest Zielona Góra, czy to jest Warszawa, czy to jest Pomorze, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ tak naprawdę ten lęk, który mamy przed tym nieznanym, przed tym złym i to, że może nas to spotkać i kolejna rzecz, możemy się znaleźć w konfiguracji ofiara albo satelita ofiary, ale też sprawca. I to jest, myślę, że dla ludzi bardzo będzie zawsze fascynujące i to się nigdy nie skończy i będą tylko te takie sinusoidy, jeśli chodzi o trendowość. Zobacz też, że w dawnych czasach kryminały czytali właśnie młodzi ludzie, potem oni dorośli, teraz oni mają swoje dzieci. Mnie czyta już czwarte pokolenie. Cztery pokolenia już mnie czytają. Jestem na rynku relatywnie krótko, ponieważ te 17 lat to w gruncie rzeczy nie jest tak dużo, żeby, a jednocześnie zbieram jakby zastęp czytelników, którzy to ich łączy. Tych ludzi to łączy. Czasem przychodzą całe rodziny i ze wszystkimi rozmawiam. To jest zupełnie niesamowite. Ja wtedy się czuję bardzo stara, ale to nie wynika z tego, że się czuję stara w takim negatywnym sensie, tylko bardzo doświadczona, ponieważ jak zaczynałam, to miałam takie poczucie, że nic nie wiem. Że jedyne, co mam, to ciekawość dziecka. I mi się wydaje, że u mnie się nic nie zmieniło, chociaż eksploruję te wszystkie historie, te prawdziwe sprawy. Jak wiesz, dla mnie bardzo ważne jest, żeby historia, która jest początkiem, zarzewiem fabuły, to była prawdziwa historia. I w zależności od tego, czy to ta historia jest na tyle mocna sama, żeby nic nie dokładać, to wtedy idę w true crime albo w dokument. A jeżeli ona na przykład nie ma zakończenia, bo jest niewyjaśnioną zbrodnią, to wtedy przetwarzam to na kryminał, ale to już jest warsztatowa kwestia. Natomiast nadal w dalszym ciągu te wszystkie osoby, biorąc książkę do ręki, oni liczą na to, że będzie rozrywka, że będzie zagadka i ja mam nadzieję, że spełniam to, że będzie zarwana noc i bardzo lubię, kiedy książka wyszła w środę, w czwartek już mam komentarze w social mediach. Pani Kasiu, kiedy będzie następna książka? Kasiu, wpadam Ci w słowo. Nakreśliłaś no właściwie rzeczywiście ten rozwój kryminału, który najpierw bawił, później wkroczył w taki etap, że powinien uczyć. Kryminał też może być kapsułą czasu, gdzie widzimy przemiany społeczne, przemiany polityczne, artefakty, ale na festiwalu jest premiera Twojej książki. W głąb serii z Jakubem, Jakubem Sobieskim. I jest to jakby podniesienie kryminału do zupełnie wyższej rangi. To znaczy dotykasz bardzo ważnego problemu społecznego, jakim jest psychiatria dla dzieci. Może tak w skrócie. Bohater właśnie Jakub Sobieski przedostaje się do Krakowa, dostaje specjalne do rozwiązania zadanie, zatrudnia go rodzina, żeby wyjaśnić morderstwo w szpitalu psychiatrycznym młodej dziewczyny, pacjentki, która, i tutaj jest początek, nie zdradzamy, prawdopodobnie była zamordowana przez współlokatorkę, która była w pokoju w szpitalu. Opowiedziane są losy dzieci, naprawdę bezbronnych młodzieży. Rysia, Miłki, Róży. Dotykasz nie tylko tego problemu, jak wyglądają szpitale psychiatryczne w Polsce, ale i również, jak wyglądają grupy, które żyją powiedzmy na obrzeżu naszego społeczeństwa, czyli grupy queerowe albo osoby niebinarne. Czy taka jest misja właśnie tej książki?
To jest fantastyczne, że ty jesteś tak wspaniale przygotowana. To się tak rzadko zdarza. Przeczytałam w jedną noc. Ja bym chciała, żeby to się nagrało, bo to jest fascynujące dla autora, że ma kontakt z tak przygotowaną osobą. Kasiu, jeszcze mam jeden rekwizyt. To jest dowód, jak bardzo ważna jest dla ciebie ta książka. Ze względu na to, że jest zakładka, co rzadko się zdarza. I na jednej ze stron są wszystkie numery kontaktowe do wszystkich ośrodków, 112 oczywiście, czy też telefonów pomocy, zaufania, żeby dać ratunek dzieciom, rodzicom, młodzieży. Ja wyszłam z założenia, że ponieważ moje książki są bardzo popularne, to jakby podejmowany każdy temat w fabule, która jest stworzona w celach rozrywkowych, ponieważ czytamy ją dla przyjemności, mogę zwrócić uwagę na taki problem, na który niektórzy zamykają oczy. Niektórzy się boją tego tematu. Wiemy wszyscy, jaki jest stan psychiatrii dziecięcej w Polsce i jak to jest dramatyczne, jak aberracyjne są terminy, żeby dostać się do terapeuty, do psychiatry, że nie ma miejsc w szpitalach, że te warunki w szpitalach są skandaliczne. Ja bym powiedziała, że koszmarne. To, co ja tutaj opisuję, jest zbudowane na prawdziwych elementach. W większości tych rzeczy bym się nie odważyła wymyślić. Kiedy usłyszałam pierwszy raz od moich przyjaciół, jak to wygląda, którzy zresztą, miałam ich za taką wzorzec rodziny, familię idealną, zwierzyli się któregoś dnia, że i mają dziecko w kryzysie. Pierwszy raz wtedy usłyszałam takie sformułowanie, czyli zaburzenia odżywiania, samookaleczenia, liczne próby samobójcze. Z tego wynika mnóstwo innych problemów, które się generują, multiplikują i jakby nie jesteś w stanie już nad tym zapanować. Choruje cała rodzina. I przez te wszystkie lata oni nie ujawniali tego, a wręcz starali się przedstawiać przed wszystkimi lepszymi, czyli prawidłowo funkcjonującymi, czyli zmagali się z tym sami. I to mnie wstrząsnęło, wiesz? Po prostu to jakby totalnie tąpnęło mną i ja zrozumiałam, że w takiej sytuacji jest więcej rodzin, którzy wstydzą się powiedzieć o tym, czyli nie wyciągają ręki po pomoc, zostają z tym sami, a tych problemów jest multum. Ja zachęcam do przeczytania książki, bo tego się nawet nie da opowiedzieć. Jakbyśmy wyrywkowo zaczęły, to by trzeba było to taki panel i forum dyskusyjne zrobić na ten temat i myślę, że zaprosić polityków. Natomiast zaczęłam też rozmawiać z innymi ludźmi, bo wiesz, jak idziesz na dokumentację, to po prostu od jednego do drugiego człowieka jakby zbierasz ten materiał i wcale nie planowałam pisać książki na początku. Ten temat mnie też przerażał. Uważałam, że po prostu to jest coś, co dotyczy jakiejś grupy ludzi, wybranych ludzi i że to nie dotyczy nas wszystkich. A kiedy zaczęłam to zgłębiać, się okazuje, że bardzo wiele rodzin znajduje się w takim kryzysie, bardzo wiele rodzin funkcjonuje w takiej matni właściwie, której się nie potrafi wydostać z powodów takich, że się zderzają z taką machiną, a jednocześnie oni wszyscy się boją, odczuwają taki lęk pierwotny, kiedy twoje dziecko choruje, a ty nie możesz mu pomóc. I gdybyś zrobiła wszystko, ludzie, słuchaj, żeby leczyć dzieci, żeby jakby zapewnić im odpowiednią opiekę, żeby nie było tych kolejnych prób samobójczych, sprzedają samochody, majątki rujnują, ponieważ jakby funkcjonująca w dzisiejszych czasach opieka, mamy naprawdę technologia, jakby nowoczesność, cywilizacyjnie jesteśmy rozwiniętym krajem, a to po prostu jest jak z średniowiecza. Jest przypadek w książce pokazany jeden, gdzie jedna dziewczynka zamiast do terapeuty była prowadzona do egzorcysty. I to nie jest wcale rzadki przypadek. W mniejszych miejscowościach ludzie wolą wyganiać diabła, pójść na 4 seanse do księdza, bo im się wydaje, że to po prostu załatwi sprawę i już będzie wszystko tak, jak było normalnie. To samo ludzie robią, oddają dziecko do szpitala, dajcie mu jakieś tabletki, a jak zabierzemy, to już powinno być zdrowe. Jeżeli nie jest zdrowe i są kolejne próby, no to mają pretensje do lekarzy, dlaczego go nie wyleczyli. Więc jakby to są takie problemy, które no po prostu jakby nie da rady jakby przejść nad tym, jakby zapomnieć, odejść i po prostu jak już raz to zobaczysz, to już nie możesz zamknąć oczu. Ja pamiętam, że kiedy pracowałam nad tą książką, rozmawiałam z tymi wszystkimi osobami, rozmawiałam z wolontariuszami. Jest tutaj wspaniały człowiek, bo nie chcę, żeby było tak, że wszystko jest źle. Ksiądz Paweł Czopar, prawdziwe jego imię i nazwisko, z Bydgoszczy, który tutaj występuje pod pseudonimem, który sobie sam wybrał, Jan Aleksander Żmudziński. Dzieciaki w szpitalach nazywają go Dobrym Aniołem. Same wymyślił mu taką ksywę. I ten człowiek, misjonarz,
odwiedza dzieci w szpitalach onkologicznych i psychiatrycznych, przychodzi na oddziały i ich słucha. Ma taki kitel podpisany przez dzieci jak takie autografy i w nim pracuje, on to tak nazywa, że to jest jego praca, jego misja. I on wykonuje taką, bym powiedziała, robotę, która no, nie przynależy do nikogo z żadnych grup, bo nie jest lekarzem, czyli jakby dzieci nie martwią się, że jest jakiś proces wyleczenia, że musisz dostać jakieś tam strategię, która doprowadzi ci do wyzdrowienia. Nie ma tego oczekiwania rodziców, nie ma tego oczekiwania nauczycieli. W związku z tym to jest często jedyna osoba, której oni mogą zaufać z dorosłych i podzielić się tym swoim ciężarem. To jest temat bardzo, bardzo szeroki. I tutaj w tym przypadku chciałam, żeby Jakub Sobieski wszedł w tą tytułową głąb. I chodzi oczywiście o głąb umysłu ludzkiego, ale też głąb, bo jest poważny problem, który im dalej on wchodzi, tym więcej jest mroku, tym więcej tych kryminogennych sytuacji. I paradoks polega na tym, że nawet samo rozwiązanie zagadki, co zwykle się nie zdarza, bo staram się, żeby jeżeli to jest fikcja, to żeby ją ułożyć tak, żeby ona była naprawdę z wyobraźni. Tak tutaj ona jest wzięta z rzeczywistości i to jest straszliwe. Nie będę zdradzać, nie będę spoilerować, bo mi się wydaje, że warto się zapoznać. Też zawsze przekonuję, że ci ludzie, którzy uważają, że ten problem go nie dotyczy, bo oni nie mają dzieci, albo nie mają dzieci, które są zdrowe, to też jest w ogóle, tutaj w tej książce podejmuję, nie ma czegoś takiego, jak ktoś jest normalny, nienormalny, tak. Zdrowy, chory, tak. Bo te dzieci są w kryzysie. To nie jest tak, że jest jakaś granica my i oni, zdrowi wariaci, a chociaż to się pojawia, jakby tego się boją te wszystkie rodziny milcząc. Natomiast chcę, żeby Jakub przeszedł taką ścieżkę, jak właśnie ci czytelnicy, którzy mają takie starożytne przekonania, które absolutnie nie licują z tym, co się dzieje dzisiaj. I dysforia płciowa, o której wspominałaś, i hotel dla wykluczonych, tak. Ten, który został zamknięty, zresztą ja o tym piszę w posłowiu, to się dzieje rzeczywiście. Większość dziewczynek na oddziałach to wygląda i zachowuje się jak chłopcy. Oczywiście nie chcą być chłopcami, mają te ksywy bezosobowe, wyprane z płci, nie bez przyczyny. Ale to też będzie dotyczyło nas wszystkich, ponieważ te dzieciaki za chwilę dorosną. I mam nadzieję, że nie będą trafiały do takich moteli. Bo nie wszyscy rodzice poświęcają swoje majątki, żeby kurować, leczyć dziecko i wyprowadzać je i doprowadzać do balansu, a niektórzy po prostu wyrzucają je z domu, oni zostają bezdomni. Ponieważ widownia już czeka, za chwilę rozpocznie się spotkanie z Kasią Bondą i nie chcę zabierać tej przyjemności zielonogórzanom. Kasiu, daj mi szansę jeszcze na dwa pytania. Ależ proszę. Już, no, słucham cię z zapartym tchem, bo książka rozpoczyna się też podziękowaniem i jak teraz ciebie słucham, to widzę, jest bardzo emocjonalny związek twój z tą książką. Nie wiem, pierwszy raz się spotkałyśmy, czy jakakolwiek inna, poprzednia książka tyle u ciebie emocji wywołała? Pewnie cię zawiodę, ale to jest tak, że każda książka u mnie się rodzi z takich bardzo gorących emocji i musi mnie to przerażać, musi mnie to po prostu nie mieścić się gdzieś w jakichś granicach mojego postrzegania rzeczywistości. Jakby nie dźwigam tego i za każdym razem temat, który biorę na warsztat, on taki jest. Akurat teraz na tapecie jest to, wobec czego absolutnie to jest jakby najbardziej dla mnie aktualna i gorąca książka. Natomiast wcześniejsze każda z nich, byłam, wiesz, po prostu lubię tak się zaangażować, wejść głęboko, w głąb wejść konkretnego tematu, który zgłębiam, żeby po prostu pokazać czytelnikowi te wszystkie elementy, których nie pokazują media. Uważam, że w kryminale jest miejsce na to, żeby pokazać genezę, tą przyczynę, która bardzo często ma miejsce dużo, dużo wcześniej, ponieważ tylko wtedy my jesteśmy w stanie zrozumieć, a zrozumieć to znaczy właśnie pokonać ten lęk. Mam wrażenie, że przeszłaś daleką drogę, pracując nad sobą, pracując nad formą, jeżeli chodzi o opowieści kryminalne, zaczynając od relacjonowania spraw sądowych, bo takie były twoje początki i naprawdę czas nas goni. Bardzo chętnie bym chciała usłyszeć, jak czułaś się młodą, drobną, blond dziewczyną, która siedziała na sali sądowej i musiała wysłuchiwać te najgorsze rzeczy, jakie mogą człowiek zrobić człowiekowi, bo często
często my zastanawiamy się w zagadkach kryminalnych, kto zabił, ale tak naprawdę myślę, że ważnym jest pytanie, jak człowiek staje się mordercą i co powoduje. Ale, tak jak mówię, Kasiu, przeszłaś bardzo daleką drogę i cieszę się, że mogę z tobą porozmawiać. I to jest to ostatnie pytanie. Czy kiedykolwiek doczekam się twojej autobiografii? No to chyba już bym nie miała czego opowiadać i bym musiała napisać coś takiego. Bo... Ale przynajmniej obiecaj, przyjdzie taki moment. Jesteś młoda, piękna, więc ja wiem, że długo jeszcze będę musiała czekać, ale chyba warto. Znaczy myślę, że to by musiało oznaczać, że po prostu wydaje mi się, że to się już kończy. Nie wiem dlaczego, ale bardzo często to ostatnio słyszę na spotkaniach autorskich albo kiedy właśnie... podczas wywiadów ludzie mówią coś takiego. Dla mnie to jest takie trochę, bym powiedziała, oddalone w rzeczywistości. Pewnie kiedyś tak jak... podoba mi się to, co Agatha Christie zrobiła. Napisała swoją autobiografię i kazała ją wydać po śmierci. Tak. Więc być może tak zrobię. Dobrze, trzymam za słowo. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dzięki. My Państwu oczywiście też dziękujemy. No i zapraszamy na kolejne wydarzenia Festiwalu Literackiego.